Podsumowując, chciałbym podziękować Waszej Szkole Biznesu za zaproszenie na wykład. Jeszcze raz podkreślić, że wejście naszego kraju do Unii Europejskiej pozwoliło na ogromne zdynamizowanie eksportu kół, co pociągnęło za sobą same pozytywne skutki. Wzrost produkcji, wzrost zatrudnienia w naszych zakładach, a także zwiększenie obrotów naszych stałych kontrahentów. Słucham, wynalazca koła. Dzień dobry, szefie. Mamy sukces. No. Węgrzy kupili od nas licencję za 2 miliony forintów. Super. Tak trzymać. I słucham. Szefie, jest git. Rosyjska fabryka wozów zamawia dodatkowo 400 tysięcy kół. Ile na tym zarobimy? Jakieś 80 milionów rubli. A to dużo jest? Nie wiem. Trzeba by przeliczyć. To przelicz, bo jakoś tak... Ale według kursu banku centralnego, czy notowań frankfurskich? No to ty mi powiedz, ile to jest mońków. No ale właśnie... Szef? Tak, słucham. Szefie, mamy tu taki kłopot. Jaki kłopot? W związku z transferem technologii do Anglii, moglibyśmy zarobić trochę więcej, gdybyśmy przedłużyli Brytyjczykom termin płatności. No, jeszcze nie słyszałem, żeby opóźniona płatność mogła przynieść zarobek. Ale... Tak jest. Mońki prawdopodobnie niedługo stracą na wartości. Wtedy funt brytyjski podrożeje i zarobimy więcej. Działaj, żebyśmy zarobili. Przedłuż im ten termin. Jeśli Węgrzy płacą 2 miliony forintów, Rosjanie 80 milionów rubli, Brytyjczycy płacą 750 tysięcy funtów, to ile ja mam mońków? Aha, no i jeszcze kwestia, czy się zarobi, czy straci na różnicach kursowych. No tak. Tak to jest, jak się wchodzi na międzynarodowy rynek bez odpowiedniego przygotowania. A nie prościej by było, gdyby tak wszystkie waluty zastąpić mońkami? Niezły pomysł, ale wcale nie oryginalny. Jak to? Czyżby ktoś już chciał wprowadzić mońki jako jedną wspólną walutę? Wspólna waluta tak, ale mońki nie. A co? Coś nie tak z mońkami? Mońki są złe? Same mońki nie są złe. Ale wprowadzenie jakiejś narodowej waluty jako waluty wspólnej mogłoby zostać źle odebrane. Dlatego Unia Europejska wprowadziła wspólną walutę, ale wymyślono dla niej nową nazwę – euro. Przystąpienie do strefy euro przyniesie krajowi wiele korzyści. Ale jakich? No choćby takich praktycznych jak to, że nie będziesz musiał więcej zawracać sobie głowy, jak przeliczyć forinty na mońki i mońki na funty. Wszystkie transakcje będą się odbywały w euro. No fakt. Wygoda to fajna rzecz. Wyjeżdżasz na wakacje na francuską Rivierę i płacisz tą samą walutą, która obowiązuje w twoim kraju. W ten sposób łatwiej jest porównać ceny. Nie musisz się, człowieku, zastanawiać, czy stać cię na duże, czy na małe lody. To prawda, ale oczywiście nie chodzi tylko o wygodę. Nie tylko. A co jeszcze? Wprowadzenie takiej samej waluty na danym obszarze powoduje, że gospodarki stają się bardziej konkurencyjne. No fakt. Teraz jak ja mam przekonać zagranicznego klienta, że moje ceny są atrakcyjne, to bez komputera ani rusz. No właśnie. A tak, jeśli mamy euro, twój klient od razu wie, czy twoje ceny są lepsze niż innych producentów kół. Słusznie. Niektórzy to się nawet nie pofatygowali, żeby sprawdzić, czy u nas jest taniej. Przystąpienie do strefy euro ma także wymiar szerszy. Wiesz, jakie warunki trzeba spełnić, aby wprowadzić euro? Nie wiem. To dość szeroki temat. Myślę, że o szczegółach warto porozmawiać przy innej okazji.
Teraz powiem Ci tylko, że jeśli dany kraj spełnia warunki przystąpienia do strefy euro, to znaczy, że już osiągnął sukces. Ma stabilną gospodarkę, ogromne perspektywy rozwoju, co po prostu oznacza lepsze i bezpieczniejsze życie dla jego mieszkańców, a także lepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorców takich jak Ty. Nie będę musiał przeliczać mońków na inne pieniądze? Ryzykować w związku ze zmiennością kursów walutowych, ponosić kosztów związanych z obsługą transakcji itp.? Oczywiście, że nie. A co na to nasz król? Myślę, że się zgodzi. Jeśli zgodził się na wstąpienie do Unii Europejskiej, to przyjęcie euro jako wspólnej waluty jest naturalną konsekwencją. Jasne. Wiesz co? Ja myślę, że spróbuję uzyskać audiencję i porozmawiać z królem. Idę się przebrać. Na razie. I o to właśnie chodzi.